Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowiznom. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne. Dzisiaj mam dwóch gości. Nadia Kłos, aktywistka. Cześć Nadia. Cześć. I nas Artur Kule. Dzień dobry. Dobry, cześć. Nadia, ty jesteś inicjatorką takiej akcji, która się nazywa Queer Tour. Czy mogłabyś o niej coś opowiedzieć? Jasne. To my jesteśmy właściwie oddolną grupą aktywistek i sobie postawiłyśmy za zadanie. Na początku w ogóle dotyczyło to głównie stref wolnych od LGBT. Po prostu jeździć i robić takie akcje edukacyjne w przestrzeni publicznej właśnie w mniejszych miejscowościach, na początku głównie w tych strefach wolnych. I tak, generalnie zwykle po prostu jeździmy i gdzieś na jakimś rynku miejskim, gdzieś właśnie w takim miejscu publicznym się jakoś rozstawiamy z muzyką, z materiałami edukacyjnymi i staramy się jakoś nawiązać dialog z mieszkańcami, mieszkankami, jakoś też wspierać młode osoby queerowe, które też często do nas podchodzą i bardzo chętnie też z nami rozmawiają, czy biorą różne naklejki, materiały, żeby rozdać. I tak, na tym polega nasza działalność. No właśnie, bo to się zaczęło od tego momentu, kiedy pojawiły się strefy wolne od LGBT, prawda? W 2019 roku. Wtedy zrobiłyście stronę na zrzutka.pl, zbierałyście pieniądze i zaczęła się wasza trasa po tych miejscowościach, które są strefami wolnymi od LGBT. Mogłabyś opowiedzieć o waszych wrażeniach, jak to wyglądało? Chyba pierwsza miejscowość to były Puławy, prawda? Jak to wyglądało? Jak przebiegały te wasze spotkania? No, wiesz, to jakby różnie. Akurat w Puławach, Puławy to akurat chyba była miejscowość, gdzie, ale chyba też w sumie jedyna, gdzie była w sumie spora demonstracja i nawet rzucali w nas jajkami, ale jakby no taką demonstrację postali tam jakieś pół godziny i poszli. Jakby potem sobie mogłyśmy robić swoje. Tak, ale poza tym jakby podeszło właśnie nas bardzo dużo osób stamtąd i jakby, więc też właśnie dużo młodych osób bardzo w ogóle pomagało też. Tak, jakby no też trochę nie chcę wrzucać też wszystkich tych miejscowości jakoś do jednego worka, bo też one się różnią i jakby, ale tak, no jeśli chodzi o Puławy, to tam akurat była ta spora kontra, ale też było sporo osób, które jakby do nas podchodziły. Właśnie, ja chciałam cię zapytać o te wrażenia ze spotkań w tych miejscowościach, w strefach wolnych od LGBT, ponieważ spotkałam się z taką opinią, zresztą jednego z moich gości, że w małych miejscowościach gej to jest taki swojski gej i że wbrew takiej powszechnej opinii to wcale nie jest takie trudne być gejem w małej miejscowości. A jakie są twoje wrażenia? Jakie jest twoja opinia, twoje wyobrażenia o tym, jak wygląda życie osoby LGBT w małych miejscowościach, szczególnie tych objętych tą strefą wolną od LGBT? Co oni mówią? Wiesz co, no, ja nie chcę oceniać, czy trudno, czy nie trudno, no bo ja tam nie mieszkam. Właśnie to zależy też, gdzie... no bo też właśnie różne... też spotykałyśmy się z różnymi reakcjami w tych miejscowościach. No też jakby osoby LGBT to jakby nie tylko ten gej, który może jest czasem trochę łatwiej akceptowalny, niż na przykład osoby transpłciowe. Więc jakby no wydaje mi się, że nie czuję się odpowiednią osobą, żeby oceniać, czy jest trudno, czy nie jest trudno. Nie, ja nie chciałam, żebyś oceniała, tylko chciałam, żebyś mi powiedziała, co ci mówią ludzie, bo rozumiem, że tych spotkań ostatecznie w ilu miejscowościach byłyście? W planach było 30, a w ilu miejscowościach byłyście? Ojej, chwila. Teraz chciałam to policzyć, bo te lockdowny nam trochę... Nie, ale... to musi być precyzyjnie. Czy bliżej 30, czy 20, czy 10? No raczej chyba niestety bliżej 10. Trochę ponad może, ale no te różne... przestoje. No właśnie też jakby my działamy jednak głównie w te miesiące letnie, wiosenne z racji na jakby samą formę naszego działania, to zwykle
ma to większy sens wtedy, kiedy po prostu jest ciepło i ludzie jakoś wychodzą właśnie na jakieś takie gdzieś na rynki czy tego typu miejsca. Ale no, z tego, co właśnie sobie mówiły, no to różnie. Z jednej strony na przykład widać często, że jeśli chodzi o młode osoby, bo głównie takie do nas podchodziły, że jednak to są osoby, które nawet jeśli nie mają wsparcia ze strony rodziców czy dorosłych, to jednak już widać tą zmianę wśród młodych osób, bo jakby już zazwyczaj jest tak, że oni są wyautowani przed kolegami i koleżankami. Właśnie może nie przed rodzicami, może nie przed nauczycielami, ale już widać, że właśnie przynajmniej mają często jakąś wspierającą grupę właśnie rówieśniczą. No ale też jednak jakoś no, choćby sam fakt, jak często osoby się cieszyły, jak my tam przyjeżdżaliśmy, gdzie jak no to widać, że jakby często no jednak pewnie brakuje jakiegoś tego kontaktu, też możliwości porozmawiania z innymi osobami LGBT+. Też często słyszałyśmy różne trochę narzekania na szkoły. Więc no tak. Teraz mam pytanie do ciebie, Artur. Powiedz mi, jaki to jest twór prawny, taka strefa wolna od LGBT? Czy ta uchwała cokolwiek reguluje, czy ona ma tylko i wyłącznie znaczenie symboliczne? Te uchwały, no one w ogóle zwykle są, przybierają dwie formy. Są albo po prostu uchwały przeciwko tam LGBT, czy zwykle ideologii LGBT, jak to się określa. Jest też drugi rodzaj uchwał, są tak zwane samorządowe karty praw rodzin, za którymi akurat stoi Ordo Iuris, które tam właśnie wskazuje na rolę rodziny, małżeństwa i tak dalej. No ale i one jakby... No tam nie ma przepisów, które, nie wiem, delegalizują jakieś zachowania i tak dalej, ale mają ten wymiar symboliczny przede wszystkim, no ale też ten wymiar symboliczny jest jak najbardziej istotny, no bo wpływa rzeczywiście na życie osób queerowych, na życie osób LGBT+, w tych miejscowościach, w tych gminach, powiatach i tak dalej. Znaczy to jest taki sygnał, że my jesteśmy tą strefą bez tej ideologii, bez tych osób, cokolwiek w ogóle miałoby to znaczyć. Więc jakby no prawnie to są po prostu hasła, to są symbole, no ale mające rzeczywisty wpływ na życie osób. A co się wydarzyło takiego w Dębicy, że wy się spotkaliście i to w okolicznościach sądowych? W ogóle cała sytuacja z Dębicą była dosyć... W sensie... Wszystko było trochę kuriozalne. Jakby zorganizowaliśmy w ogóle taki wyjazd, właśnie robiłyśmy weekendowy, robiliśmy najpierw w sobotę, byłyśmy w Tuchowie i robiliśmy tam akcję razem z Tęczowym Ternowem. I pojechałyśmy właśnie zrobić ten queer tour w Dębicy. No i jakby ja, chcąc zgłosić zgromadzenie w trybie uproszczonym wcześniej, zadzwoniłam tam na podany numer, przez który powinnam móc zgłosić to wydarzenie. I usłyszałam tam w ogóle, że mam wysłać mailem. I to w ogóle nie i tak już no, powinni od razu to przyjąć. No ale wysłałam maila. No i na miejscu, jak przyjechałyśmy, to się okazało, że jakby policja o tym, w sensie, że oni nie dostali o tej informacji, ale stwierdzili, że no okej, możemy sobie tam być. Wręcz w momencie, w którym ktoś tam nas zaczął zaczepiać, to im powiedzieli, że możemy tu być, bo mamy zgromadzenie. No ale potem gdzieś na horyzoncie pojawił się burmistrz. On rozmawiał z tymi policjantami i w momencie właśnie otoczyło nas 8 chyba. Tam jeszcze był jakiś, no jakiś tam byli jeszcze jacyś w cywilu policjantów i powiedzieli, że mamy się wylegitymować i no, że mamy się zwinąć stamtąd. Czyli no, potem też właśnie okazało się, że po prostu ten urząd jakby miasta w Dębicy używa 2 domen jakby na mailu i jedna tam w jednym miejscu ma kropkę, druga nie, natomiast jakby i oni twierdzili, że no ja wysłałam maila na złego, on nie doszedł, natomiast jakby ja nie dostałam informacji, że mail nie doszedł, więc pewnie jakoś doszedł na jakąś główną skrzynkę i jakby oni go nie przeczytali, natomiast jakby szczerze mówiąc, z mojej strony, jakby ja dopełniłam wszelkich formalności w momencie, w którym tam zadzwoniłam w ogóle. Ale no, też jakby nie chciałyśmy się wtedy z tymi policjantami jakoś za bardzo kłócić, bo no też byłyśmy kilka osób na drugim końcu Polski, więc nie było co ryzykować.
No i właśnie potem dostałam wyrok nakazowy i sprawa się zaczęła ciągnąć. No właśnie, bo ty dostałaś wyrok i ten wyrok to była kara grzywny, tak? 1000 złotych? Tak. Właśnie, i teraz przydał mi się głos twój, Artur. Co tu się wydarzyło? No przed ten wyrok, bo to jest to wykroczenie, które zostało zarzucone nad i to jest przewodzenie zgromadzeniu, które tam nie zostało po prostu wcześniej zgłoszone, które nie zostało zawiadomione. Jakby policjanci uznali, że to wykroczenie zostało spełnione przez Nadię i tam jest taki tryb specjalny tam przy prawie dotyczącym wykroczeń, że jeśli tam sprawa jest oczywista i tak dalej, to sąd może jakby właśnie bez żadnego posiedzenia, bez żadnej osoby wydać taki wyrok nakazowy w sprawach takich mniejszego kalibru, powiedzmy to. Tyle, że wtedy, jeśli taki wyrok się dostaje, można po prostu złożyć sprzeciw. Ten sprzeciw może być po prostu jednym zdaniem, że wyrażam sprzeciw wobec tego wyroku nakazowego i wtedy już normalnie ma miejsce rozprawa, posiedzenie. Co miało miejsce w tej sytuacji? No i tak zrobiliśmy, to znaczy uznaliśmy, że przede wszystkim jakby, że Nadia nie popełniła tego wykroczenia, nie zrobiła niczego złego, więc ta kara grzywna jest nie na miejscu, nie powinno być żadnej kary. Złożyliśmy przeciw i wtedy po prostu działa sytuacja przed sądem, więc byliśmy dwa razy w Dębicy na dwóch terminach rozprawy, no, gdzie udało się Nadię uniewinnić, bo tak jak wspomniała Nadia, to zgromadzenie w trybie uproszczonym, to są takie zgromadzenia, jeśli robimy zgromadzenie, które nie będzie blokowało ruchu generalnie ulicznego, wtedy możemy mieć to zgromadzenie uproszczone. No i tam wystarczy właśnie zgłosić je telefonicznie lub mailowo i to telefonicznie wystarczy, bo przy zgromadzeniach też, co jest istotne, to nie jest tak, że my prosimy organ, prosimy gminę o to, żebyśmy mieli zgodę, tylko my zawiadamiamy po prostu, że takie coś będzie miało miejsce, bo to jest nasze prawo do zgromadzenia, do wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet zgodnie z ustawą organ nie może odmówić zgody na organizowanie zgromadzenia uproszczonego. No i sąd uniewinnił Nadię, wskazując właśnie, że ustawa bardzo jasno wskazuje, że to zgłoszenie uproszczonego jest telefonicznie lub mailowo. Nadia wykonała telefon, powiedziała, że to się będzie działo, co zresztą sam też Dębica przyznała, organ gminy przyznał, że taki telefon miał miejsce i że to było już wystarczające w ocenie sądu. Jakby też sąd, też gmina też nie miała prawa właśnie prosić, że telefonicznie to nie, że prosimy mailowo, bo to nie jest droga, którą się wybierze jedną z tych dwóch, należy do osoby organizującej zgromadzenie, a nie do organu gminy. Poczekajcie, bo ja bym chciała zrozumieć tę sytuację. Z tego, co ja pytałam, to zgromadzenie, tam się pojawiły 4 osoby. Zgadza się? Tak, z tym, że my właśnie robimy te akcje, to jednak tam stawiamy też stoliki z materiałami, też odtwarzamy muzykę z głośnika, więc jakby w związku z tym też no jakby to zgłaszamy jako zgromadzenie, no bo jednak to nie jest zwykłe spotkanie kilku osób. Jasne, rozumiem. I teraz tak, dostajesz ten wyrok w trybie nakazowym, do którego zgodnie z tym, co powiedział przed chwilą mecenas, jest 7 dni. Czyli jeżeli osoba jest niezorientowana w przepisach prawnych, no może po prostu ten 7-dniowy termin przegapić. Rozumiem, że wy miałyście świadomość prawną, wiedziałyście, że musicie zareagować szybko. Tak, znaczy no to nie był mój pierwszy wyrok nakazowy, więc jakby miałam już pewne doświadczenie. Ostatnio chętnie używane jest narzędzie, że tak powiem. No tak, ale to jest rzeczywiście problem z tymi wyrokami nakazowymi, z terminami, że to rzeczywiście stawia w bardzo trudnej sytuacji często osoby, które właśnie nie mają kontaktu do prawników, czy nie mają zasobów i tak dalej, bo czasem po prostu jest łatwiej, tak, zrobić już jakąś tam, nie wiem, powiedzmy, zbiórkę, czy jakieś tam swoje oszczędności, powiedzmy, to byłyby na przykład, nie wiem, niższa kwota niż 1000 złotych, powiedzmy 200 zł, tak? Do zapłacenia tego i zamknięcia, no też nikt przecież nie chce stawać przed sądem, bo to nie jest przecież w żaden sposób przyjemne doświadczenie, więc to jest też, wydaje mi się, jakaś taka siła niestety tych spraw wykroczeniowych, że one są małe, ale zniechęcają skutecznie, tak, że może podejrzewam, że są osoby, które właśnie dostaną raz taki wyrok, drugi raz, nie będą wiedziały, co zrobić, nie będą wiedziały, gdzie szukać pomocy prawnej, no i będą się zastanawiać, tak, kolejnym razem, czy coś takiego zrobić, więc jakby tutaj rzeczywiście
jest ten problem, ale równocześnie jakimś takim, z tym, co, może jakimś taką, nie wiem, iskierką nadziei w tym wszystkim jest to, że jest coraz więcej właśnie jakichś sieci osób prawniczych, które pomagają aktywistom, aktywistkom, zwykle pro bono, żeby właśnie, no, żeby nikt nie był sam w takiej sytuacji, żeby się tą pomoc miał i żeby właśnie wiedzieć, tak, że to 7 dni istnieje, tak, że jak dostajemy wyrok nakazowy, to nie jest koniec, że możemy coś dalej robić. Ja tak dopytałam o to, ponieważ wydaje mi się, że tak buduje takie poczucie jednak nieustannego zagrożenia, że każde nasze właśnie zachowanie, które może być uznane właśnie za wykroczenie, no powoduje szereg konsekwencji. W przypadku tej sprawy konsekwencją była na początku ten wyrok. No Nadia ma to doświadczenie, więc wiedzie, jak zareagować, no ale jakaś osoba, która dostaje pierwszy raz tego typu dokument do ręki, no może to na niej zrobić wrażenie. A później no, trzeba być zaangażowanym w kontakt z prawnikami, trzeba jeździć na rozprawy, jak rozumiem, tam do Dębicy. Czyli uruchamia się cała machina zdarzeń i sytuacji, które pochłaniają czas, emocje, energię i które trwają właśnie. Jak długo trwa ta sprawa? Rok, myślę, że mogła ściągnąć. Ile, ja już teraz dokładnie nie pamiętam, bo też właśnie spraw. Zgromadzenie miało miejsce 20 września 2020 roku. Wyrok nakazowy był 7 grudnia 2020 roku, czyli po 3 miesiącach. Tak, mniej więcej powiedzmy. Już patrzę na ten. I wyrok ostateczny był 26 października 2021 roku, więc to trwało 13 miesięcy, ta cała sprawa. Od samego zgromadzenia do prawomocnego wyroku kończącego sprawę. A i tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że i tak mieliśmy szczęście, że te terminy sądowe dość szybko były, szczerze mówiąc, że tam jeden był bodajże w lipcu, drugi był w październiku, więc to poszło dość sprawnie już na poziomie sądowym. Tak, ale to jest 13 miesięcy niepewności, tak, co się będzie działo. Czy będzie skazanie, czy nie będzie skazania, też świadomości, że po prostu trzeba gdzieś tam właśnie pojechać, przygotować, poświęcić czas. To jest taka jedna sprawa, tak, powiedzmy, że ktoś nagle takich spraw ma dwie czy trzy, bo to wtedy naprawdę całe życie trzeba sobie przeorganizować de facto, żeby właśnie móc w tym wszystkim jakoś uczestniczyć, tak, być obecną. No właśnie, bo ty pracujesz w kancelarii, która się zajmuje sprawami osób LGBT+. Czy w ostatnim czasie zauważacie, że macie więcej pracy, więcej tego typu zgłoszeń, ponieważ nawet kiedy się kontaktowaliśmy w sprawie tej naszej rozmowy, ja tak, no się rzeczy jestem uważna na różne sprawy, które się dzieją, ale ich jest masa i one jak widać toczą się, angażując w te całe machiny i sztaby ludzi. Jak to wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy adwokata? Spraw jest dużo na pewno i od kilku lat też właśnie widzimy niestety tę liczbę właśnie też tych spraw karnych, spraw wykroczeniowych. Znaczy oczywiście też nie jesteśmy jedyną kancelarią, która zajmuje się takimi sprawami, tak? Znaczy my się specjalizujemy w tym, w kancelarii Knut Mazurczak, ale no nie mamy wszystkich spraw karnych czy wykroczeniowych, no ale takich zgłoszeń jest coraz więcej. Jakby no sam widzę, że jak to sobie patrzę, nie wiem, swój kalendarz za ostatnie kilka miesięcy, no to stosunkowo często brałem udział w takich, właśnie często właśnie w sprawach wykroczeniowych czy sprawach karnych i tutaj przykładem jest właśnie sprawa Nadii, ale jest inna sprawa, też absurdalna, kuriozalna, która też zakończyła się tam umorzeniem jeszcze postępowania przed tym etapem sądowym, ale generalnie problem tam polegał na tym, że ktoś rzekomo miał napisać kredą pod pomnikiem Jana Pawła II słowa Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. I to wystarczyło, żeby machina państwowa ruszyła, żeby szukać tego złoczyńcy, który napisał takie straszne hasło, więc jakby no to pokazuje jakiś taki absurd, tak, w którym się znaleźliśmy. To znaczy, że naprawdę jakieś takie działania, które w żaden sposób nie mają, nie wiem, jakiegoś charakteru wulgarnego, agresywnego, cokolwiek, no zderzają się z taką reakcją państwa bardzo mocną, bardzo silną, jakby wykorzystującego
bardzo dużo swoich możliwości, takich bardzo represyjnych właśnie przez zatrzymania osób i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety tego widzimy i też no ta homofobia w tych przestępstwach wychodzi, no też wychodzi przy przestępstwach, które jakby rzekomo nie wiem, nie mają na pierwszy rzut oka, nie są związane tak, z dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową czy orientację seksualną. No ale jeśli się popatrzymy, jaka była rzeczywiście motywacja powiedzmy sprawcy, no to wtedy ta motywacja homofobiczna czy transfobiczna niestety wychodzi, a równocześnie polski kodeks karny niestety nie przewiduje ochrony. Wprost nie ma takiego artykułu, który by bronił właśnie tutaj za dyskryminowanie czy jakiekolwiek inne znieważanie ze względu właśnie na tożsamość płciową czy orientację seksualną. Więc to gdzieś tam ukryte, co czasem sprawia problemy przy tych sprawach, ale zdecydowanie no, jest ich dużo niestety. I jest ich dużo i są właśnie na różnym też poziomie, tak? Bo z jednej strony są właśnie te sprawy karne, o których wspomniałem, no, ale z drugiej strony cały czas jesteśmy w różnych sprawach dotyczących właśnie stref wolnych od LGBT. Ostatnio na szczęście Sąd Wojewódzki w Krakowie tam unieważniał i raczej coraz więcej tych spraw wygrywamy. No ale pracy jest bardzo dużo niestety. Pracy, która no, de facto tych rzeczy po prostu najlepiej gdyby nie było, tak, żeby nie było tych działań homofobicznych, transfobicznych. No ale działamy, tak, żeby właśnie osoby i po prostu osoby LGBT+, i też osoby aktywistyczne i tak dalej, no miały to wsparcie i wiedziały, że nie będą szły same. Gdy rozmawialiśmy przed tą naszą rozmową, wspomniałeś o tęczowej nocy, że cały czas się toczą procesy po tęczowej nocy. Co to są za procesy, ile ich jest w toku? Ja niestety nie znam dokładnych liczb. Ja wiem, że tam częściowo były jakieś po prostu zarzuty karne dla części osób. Są też jeszcze sprawy po tych zatrzymaniach, zostały już wyroki, później weszły sprawy o zadośćuczynienie po tych sprawach, więc jakby to po prostu to wszystko cały czas się dzieje. Więc niestety konkretnych tutaj tak bardzo sprawnie jestem w stanie opisać, ale no problem jest to, że to się dzieje, no bo też sądy po prostu w Warszawie w szczególności są bardzo zapchane tymi sprawami, to wszystko toczy się powoli. No i problem jest to, że w momencie, kiedy już minęło bardzo dużo czasu po tej tęczowej nocy, no to osoby cały czas muszą iść do sądu i po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty opowiadać tę samą historię, tak? Zwykle bardzo bardzo traumatyczną i mówić po raz kolejny rzeczy, które są trudne, które być może to sobie chciałyby mieć już ze sobą, gdzieś tam zamknąć, a te rany są cały czas rozdrapywane, więc to po prostu pokazuje też, że ten czas, o którym tutaj już wspominaliśmy wcześniej, on jest nie tylko problematyczny z tego powodu, że trzeba długo czekać na ostateczne zakończenie sprawy, no ale jest też takim właśnie życiem cały czas w tych zdarzeniach, które właśnie często są związane z przemocą policyjną czy z przemocą ze strony innych służb. Nadia, powiedz mi, jak tego typu sprawy, jakie mają wpływ na twoją działalność jako aktywistki? No, wiesz, to z tymi sprawami, no to jest to, co Artur mówił, że jakby one, to jest coś, co jakby samo w sobie nie wydaje się jakieś szczególnie ciężkie, ale też w momencie, w którym ma się tych spraw ileś, też często one nie są ruszane bardzo długo i są wyciągane po jakimś dłuższym czasie. A też no jakby w związku z tym, że działam od kilku lat, no to mam je też po prostu za inne rzeczy, w sensie no za różne protesty i tak dalej. No to jakby w tym momencie to jest bardziej takie... jednak to wywołuje jakiś taki ciągły stres i ciągle trzeba tego pilnować. Też no, czasem się zdarza, że na przykład nie dochodzi pierwsza wizo i dochodzi drugie. Wtedy od razu też się człowiek zaczyna stresować. I jakby właśnie to wpływ tego jest też, to jest właśnie taka miękka represja, powiedzmy, używając może mocnego słowa, ale właśnie chodzi o to, że one wywołują coś takiego, co się... Nie są właśnie takim mocnym czymś na pokaz, ale po prostu wywołują stres i bardzo duże zmęczenie. Też jakby no, ja jestem o tyle dobrej sytuacji, że jakby właśnie mam kontakty do prawników, prawniczek. Też jakby gdyby, bo też nie ukrywam, że zdarzyło mi się kiedyś w ogóle zapomnieć złożyć na czas na przykład tego
sprzeciwu. Też jakby mam osoby, które jakby jak coś mogą mi pomóc, natomiast jakby to nadal jest stresujące. A co dopiero, jeśli ktoś właśnie nie miałby tej sieci kontaktów. A czy to zniechęca do dalszego działania? Czy trochę tak pewnie. Też, no właśnie, no to jest kwestia tego, że te sprawy się ciągną. Trzeba też sobie właśnie kalendarz, cokolwiek się brać pod uwagę, jak się planuje pracę, naukę, wszystko. Jakby więc, no tak, myślę, że tak. Też jakby ja na szczęście, ja miałam sporo szczęścia, też nie miałam żadnych takich spraw związanych z tym, że byłam zgarnięta na komendę, bo jakby zawsze jakoś mi się udawało, także akurat nie trafiało na mnie. No ale no to wtedy też dochodzi jeszcze ta dodatkowy czynnik, że jakby właśnie osoby muszą chodzić i opowiadać o jakichś ciężkich przeżyciach, gdzie często na przykład spotykają się z policjantem, który przychodzi zeznawać i mówi, że nic się nie, no przecież nic się nie stało. Więc tak, myślę, że to może być w konsekwencji bardzo zniechęcające. Tylko bym pociągnął tam odpowiedź, że to jest szczególnie, wydaje mi się, że to może być trudne właśnie dla osób, które, nie wiem, idą pierwszy raz, drugi raz na jakąś manifestację, tak? Bo nie wiem, dzieje się, nie wiem, wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej dotyczący aborcji, czy cokolwiek innego i wychodzą na tą ulicę, chcą wyrazić swój gniew. I nagle się okazuje, że staną w złym miejscu, trafiają do kotła, przypadkiem, nie wiem, usuną mundur policjanta, co zostanie uznane za naruszenie nietykalności cielesnej, trafią na dołek. To jest chyba tym wszystkim straszne, że doszliśmy do takiego momentu, że służby, funkcjonariusze działają w taki sposób, że nigdy nie ma pewności, że jakby byle jakieś błahe zachowanie, małe zachowanie zostanie pretekstem do podjęcia właśnie zatrzymania czy zrobienia jakiejś sprawy i rozmuchania tego. Więc jakby to jest też straszne, że właśnie tak, że mówimy tutaj właśnie o sprawach, uniewinnieniach, jakbyśmy, jeszcze tak, które nie wiem, kojarzymy może nie, z kryminalistami, z jakimiś złymi osobami, a prawda jest taka, że no, doszliśmy do momentu, że po prostu uczestnictwo w demonstracji, tak? Uczestnictwo w zgromadzeniu może się wiązać niestety z jakąś taką sprawą, co jest absurdalne i przerażające, no ale plus jest takie, że też może właśnie wśród też społeczności prawników, prawniczek te reakcje są, jest coraz więcej takich sieci właśnie pomocowych, o których wspominałem wcześniej, żeby pomagać, ale no to też jest znowu przywilej dużych miast, tak? Że w Warszawie czy w Krakowie idąc na proces, nie wiem, zapiszemy sobie numer na ręce flamastrem i tam czujemy się w miarę bezpieczni i to się powinno udać. Ale powiedzmy właśnie, jak dzieją się jakieś takie demonstracje w innych mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu nie ma tak takich osób prawniczych, które były w stanie szybko dojechać, no to jesteśmy w całkowicie innej sytuacji. No właśnie, bo mi się wydaje, że ten mechanizm opresyjny właśnie nie zaczyna się tylko w tym momencie, w którym dostajemy wezwanie do zapłaty jakiejś kary, czy właśnie wezwanie do sądu, tylko już w momencie, kiedy mamy ten kontakt ze służbami mundurowymi. Sam fakt, że właśnie wychodząc na demonstrację i sama tego doświadczyłam, zapisujemy numer telefonu na przedramieniu. No i zdarzają się, i to są te gorsze przypadki, gdzie ktoś jest zatrzymany. Później ten kontakt z policją, która no, często, no, przynajmniej tak z relacji wynika, nie należy do najprzyjemniejszych, a na pewno stosunek do osób LGBT no, bywa różny, ale raczej nieprzychylny. W związku z tym ten jakby mechanizm opresji zaczyna się już na tym etapie ulicy, kiedy jesteśmy zobowiązani w pewien sposób do tego, żeby pisać ten numer telefonu, żeby już prewencyjnie szukać jakiejś ochrony, później na tym etapie kontaktu z policją i ostatecznie, i to wydaje mi się już ten moment, to zabrzmi kuriozalnie, ale najbardziej komfortowy, kiedy jesteśmy już na sali rozpraw i mamy opiekę jednak prawnika. Zgadza się, Nadia, jak to wygląda z twojej perspektywy, bo ty wspomniałaś wcześniej, że to już nie pierwsza twoja sprawa, dlatego to pytam. Znaczy, no tak, też właśnie mi się wydaje, że wręcz te reakcje policji czasem mogą bywać bardziej, w sensie bardziej brutalne, czy w ogóle nieadekwatne, jak w przypadku tego, jak to no, aresztowania Eli Podleśnej się za tańczową Maryjkę, albo ostatnio Marty za napisy na ministerstwie. Wydaje mi się, że jakby to trochę o to chodzi, że one są przesadzone,
dlatego że wiadomo, że w sądzie te zarzuty się nie utrzymają, więc trzeba jakby zadziałać, jakby postawić na tą represję wtedy, brzydko mówiąc, wtedy, kiedy jakby jeszcze mogą. No i jakby potem nawet jak te zarzuty upadną, no to jakby co ktoś przeżył, to jakby tego się już nie cofnie. Aczkolwiek też wydaje mi się, że pomijając jakieś takie właśnie działania, gdzie można mówić o jakichś bardziej zaplanowanych, też no jakkolwiek byłoby to smutne, to niestety na przykład w sytuacji jakiejś demonstracji, czegoś takiego, jakby do policjanci czasem są bardziej brutalni, czy zupełnie jakby się nie przejmują też swoimi obowiązkami, tym na przykład oni też się powinni wylegitymować, etc. Po prostu, bo mogą, no bo jakby są w pozycji władzy i nie jesteśmy w stanie im nic wtedy zrobić. Nadia, a mogę cię zapytać, jaką jeszcze masz inną sprawę, bo wspomniałaś, że to nie pierwsze wezwanie i wiedziałaś, jak się zachować. Czy wiesz co, ja miałam, mam kilka spraw związanych z albo blokowaniem pasa ruchu, albo udziałem, albo zakłócaniem legalnego zgromadzenia i tak, w sumie tak. Właśnie one są różnych protestów czy blokad i one, bo też no, sporo tych wniosków, ja mam na przykład wnioski do sądu w ogóle jeszcze z protestów w lato 2017, które się okazało, że się przedawniły, ale też były takie sprawy, które ściągnęły. Też miałam jedną sprawę, którą w ogóle mi się ciągnęła, mimo że była niesamowicie absurdalna. Tam zaczęła zakłócania zgromadzenia poprzez krzyczenie, ale jakby i wszyscy, jakby było wiadomo, że jakby to uniewinnią nas w końcu, ale ciągnęło się. No i więc to są właśnie tego typu sprawy, no tak jak mówię, jest jeszcze gorzej, jeśli właśnie no ktoś ma tą sytuację, że faktycznie wylądował na komendzie, mi przynajmniej tego się udało uniknąć, więc jakby mam, głównie to właśnie były sprawy związane z tym, że dostałam wyrok nakazowy za właśnie albo to zakłócanie zgromadzenia, albo blokowanie pasa ruchu i to się potem ciągnęło. Jak Artur, w twojej ocenie to jest właśnie taki rodzaj soft power, to właśnie ma zniechęcić aktywistów do działania, po to są te wyroki w trybie nakazowym? Do Nadii czy do mnie, przepraszam, bo... To było do ciebie, ale słyszałam, że okay. Chciała coś powiedzieć, to Nadia, możesz zacząć, a później... Zacznij, Nadia. Tak, dobra. Znaczy, z jednej strony wydaje mi się, że tak. Znaczy, wydaje mi się, że generalnie one po prostu są mocno nadużywane, ale też z drugiej strony w sumie nie wiem dokładnie, co siedzi w głowach policjantów. Z drugiej strony może po prostu są używane, bo z jakiejś strony komuś jest tak wygodniej. Natomiast wydaje mi się właśnie te, też jakby policjanci na przykład często w momencie, w którym się odmawia przyjęcia mandatu, bo zazwyczaj proponują mandat i wniosek idzie do sądu, na przykład oni bardzo często, to jest nagminna taktyka, oni próbują na przykład straszyć, że na pewno się przegra, że to będzie dużo wyższa kwota i tak dalej, i tak dalej. Tak, znaczy też się wydaje, że akurat te wyroki nakazowe nie są największym problemem w tym wszystkim. To znaczy są stosowane często, ale tam jednak zwykle też jest to pouczenie bardzo jasno wskazujące, że jest to 7 dni na złożenie sprzeciwu. Ten sprzeciw jest, on też nie jest trudny, tak? Mówię, to po prostu wystarczy jedno zdanie napisać, że ja się sprzeciwiam. Więc jakby to jest może po prostu problem jakiejś praktyki sądowej, ale myślę, że tego akurat bym jakoś tam bardzo nie wskazywał jako kluczowy problem. To większe jest to, co mówi Nadia, tak, że to, co robi policja, czy inne służby, czy nie wiem, to mamy sytuację na granicy, tak, i zachowanie służb straży granicznej, czy zachowanie terytorialsów. To, że i to jest takie soft power, ale już nie tylko soft power, no bo też jak się siedzi z kutą na komendzie, to już taka nawet po prostu przemoc fizyczna po prostu ma miejsce i wtedy jak policjanci mówią, że teraz jak się przyznasz i podpiszesz ten papierek, to wypuścimy cię za 2 godziny, a jeśli się nie będziesz przyznawać i odmówisz składania wyjaśnień, no to będziemy cię trzymać przez 48 godzin, a może jeszcze jakoś dłużej. Że tutaj jest ten problem, tak? Rzeczywiście jakby takiej manipulacji ze strony policji, która jest bardzo częsta, jakiegoś takiego prowokowania przez policjantów osób, które są właśnie zatrzymane,
wyzywania, upokarzania, chociażby no, taką częstą praktyką jest na przykład stosowanie przez policję nadużywanie kontroli osobistej podczas zatrzymania. Kontrola osobista polega na tym, że należy się rozebrać i wszystkie całe ciało jest sprawdzane i jakby co do zasady powinno być tak, że ściąga się jedną część ubrań, powiedzmy, nie wiem, do pasa, jest sprawdzana, zakłada się, to będzie ściąga się, powiedzmy, ubrania poniżej pasa i tak dalej. Powinno to wyglądać tak, w praktyce często po prostu każą się rozebrać do naga nagle, robić, kucać, wstawać, skakać, cokolwiek. No i czasem taka kontrola osobista jest jedna, spotkałem się, że są dwie podczas jednego zatrzymania, przecież przez 2 godziny być może ktoś coś potrafił, zdążył schować jakimś cudem, więc to są te problemy, to znaczy tego, że rzeczywiście na poziomie przede wszystkim właśnie zatrzymania, no dzieją się rzeczy straszne, których potem bardzo ciężko jest udowodnić, bo później kończymy takim sytuacją słowo przeciwko słowu i stąd będziemy się decydować, czy uwierzę osobie zatrzymanej rzeczywiście do takich rzeczy doszło, bo nie ma żadnych protokołów z tego, nie ma żadnych nagrań, więc myślę, że takim problemem jest no ta przemoc instytucjonalna, przemoc policyjna i werbalna, ale też po prostu niestety fizyczna, to jest nadużywana i to jest jakieś takie soft power i też takie hard power, które jest nadużywane niestety. Czyli prowadzicie, toczy się sprawa w sądzie, rozumiem, że to jest używane jako argument, cały ten mechanizm przesłuchania i upokarzania, który tak naprawdę, jak nawet z tej naszej rozmowy wynika, no przy tych dość błahych sprawach, no wydaje się dość środkiem mocno represyjnym i no nieadekwatnym. Tak, oczywiście, no podnosimy te wszystkie argumenty i zwykle też jakby no sądy widzą, że to nawet przyznają rację temu. Też wywalczymy dzięki temu możliwość zadośćuczynień dla osób, które właśnie przeszły przez taką noc, były w taki sposób zatrzymane. No tylko, że i oczywiście to zadośćuczynienie finansowe jest bardzo ważne, bo też często później są jakieś, nie wiem, problemy psychiczne tych osób, potrzeba, nie wiem, terapii, konsultacji, pomocy psychologicznej, co oczywiście też kosztuje, ale też wydaje mi się, że tym problemem jest to, co wspominałem wcześniej, tak, że sprawa później trwa rok i po roku trzeba znowu stawić się w sądzie i znowu opowiadać o tych wszystkich strasznych rzeczach, tych kontrolach osobistych, tej przemocy, tych wyzwiskach i tak dalej, ale oczywiście wszystkie te argumenty są używane. Tych spraw jest bardzo dużo. Okazuje się, że jednak ten aparat państwowy reaguje dość sprawnie w dość błahych sprawach. I to jest jakiś taki rodzaj, wydaje mi się, taka cała machina opresyjna, która, dlatego też tak nadal ciebie wypytywałam, która, tak mi się wydaje, i to jest też moje pytanie do was, no ma w jakiś sposób no, rozbić te ruchy społeczne, czy nie? Przynajmniej ich aktywność. Mi się wydaje, że jakoś ma to trochę ten sposób, jest to ten sposób działania, że właśnie nadużywamy tej pierwszej reakcji, właśnie tego, że możemy kogoś wyciągnąć w nocy, no bo jakby potem się może, jakby potem wiadomo, że w sądzie to się może potoczyć inaczej. Tak, że z jednej strony to ma na celu zastraszenie i tak dalej, ale z drugiej strony myślę, że to też jednak też daje jakąś siłę do dalszego działania, znaczy pokazuje, że jednak te działania są ważne, działania aktywistyczne, robienie właśnie zgromadzeń, przecież w ogóle demonstracji solidarnościowych, tak, pod komendami podczas zatrzymań, no to pokazuje, że jakby, że zderzamy się właśnie z tą agresją, przemocą, dyskryminacją i że to jakoś tam uderza w jakiś czuły punkt, tak? Jeśli widzimy aż taką reakcję ze strony państwa, ze strony organów i to może pokazuje, że jednak to, co aktywiści, aktywistki robią, jest ważne i daje nadzieję. A po drugie też tak zauważmy, że bardzo duża część tych spraw jest ostatecznie wygrywana, tak? Sprawa chociażby tęczowej Maryjki, gdzie sąd też w uzasadnieniu bardzo mocnych słów używał, wskazując na absurd tej sytuacji i wskazując na prawo do wykorzystywania wizerunku Matki Bożej z tęczową aureolą, czy też no, nawet w tej naszej sprawie, tak? W Dębicy, to znaczy tam może
w samym uzasadnieniu pisemnym wyroku, tam nie padają może słowa, nie wiem, represje i tak dalej, ale sąd tam bardzo jasno wskazuje, że wystarczy zadzwonić, tak jak wskazuje ustawa, że urząd nie może sobie jakoś tam bardzo w tym wszystkim kombinować, więc myślę, że te sprawy może mają o tyle plus, że tworzą właśnie jakimś takim poziomie już wyroków sądowych jakieś takie nowe standardy, i które może przydadzą się też po prostu w przyszłości, tak? Że w przyszłości będzie też ciężej pewne rzeczy zarzucać komuś, bo będziemy mogli się już odwoływać do tego, co zostało orzeczone wcześniej. Wydaje mi się totalnie absurdalne, jeżeli, bo to oczywiste, że pewne ruchy w przypadku Nadii zostały przedsięwzięte, czyli zrobiła wszystko zgodnie z prawem, a jednak zarzuca się jej coś, czego nie zrobiła. Czyli toczy się sprawa, która ma szkodliwość społeczną prawie żadną, żadną. Wszystko potoczyło się zgodnie z przepisami, a jednak ta machina na cały rok została uruchomiona, absorbując ileś osób, to mnożąc to przez ilość tych spraw, która jest, a nawet z tej naszej rozmowy wynika, jest ich dużo, pokazuje, że dochodzimy do jakiegoś poziomu, albo do poziomu absurdu, albo do takiej sytuacji, gdzie ta właśnie opresyjna polityka państwa wobec właśnie ruchów społecznych, nie wiem, przybrała właśnie taką formę. Dużo spraw, które mają nękać, utrudniać, zniechęcać. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, tylko nie wiem, na ile ty, Artur, jakie sprawy się toczą, o jakich sprawach możesz mówić, czy są jakieś sprawy, o których możesz mówić, które są wyjątkowo ciekawe właśnie z tego takiego opresyjnego punktu widzenia. Nie, znaczy dla mnie ta Dębica była kuriozalna, też absurdalną sprawą, bo to wspomniałem, tak? Napis kredą, Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. I w ogóle ta sytuacja z kredą, tak? Że nagle pisanie kredą na chodniku staje się czymś, co po prostu już któryś raz jest gdzieś tam traktowane jak jakieś takie zachowanie złe, karygodne, kryminalne. Wchodzimy w prawo karne, tak? Jakby co jest absurdem. Ale też, bo mówiłem przed chwilą tutaj dobrze o sądach, że sądy tutaj orzekają, często właśnie uniewinniają i tak dalej. Ale to też nie jest takie czarno-białe. To znaczy też zderzamy się z sytuacjami, to jest akurat inna sprawa. Ona też jest, to jest też sprawa dotycząca społeczności LGBT+. To jest bodajże sprawa związana z panią Kają Godek, która tam naruszyła dobra osobiste, mówiąc, że osoby homoseksualne są bodajże zboczone, jeśli dobrze pamiętam. No i tam Sąd Okręgowy w Warszawie zaczął domagać się tego, żeby osoby, które pozwały Kaję Godek, pokazały dowód, że są osobami homoseksualnymi. I to, że część tych osób, nie wiem, jest w związkach małżeńskich zawartych za granicą, jednopłciowych, jakby nie było wystarczające dla sądu. Więc jakby doszliśmy do momentu, że sąd domaga się jakiegoś właśnie takiego dowodu obiektywnego, nie wiem, taką po prostu paszport, tak, kartę, że tutaj proszę bardzo, jestem gejem, jestem lesbijką, jestem osobą transpłciową, co jest też przerażające, tak, bo jakby to też pokazuje, jaki jest stosunek sądu. Oczywiście w postaci tego konkretnego sędziego, ale nadal, tak, że z czymś takim się musimy zderzać, co jest straszne po prostu. No dobrze, ale sprawa w Dębicy zakończyła się pozytywnie, a czy są jakieś sprawy, które mimo szeregu absurdów jednak kończą się mniej pozytywnie dla osób pozwanych? Póki co przynajmniej ja nie miałem jakiejś takiej wielkiej porażki w takiej sprawie właśnie aktywistycznej czy LGBT-owej, ale to, co się zdarza, co jest bardzo, nie wiem, też dla mnie jest na pewno trudne, a w szczególności trudne dla samych osób, które reprezentuję, są właśnie sytuacje, kiedy doszło do zatrzymania przez policję, doszło tam właśnie do bardzo różnych nadużyć, używania kajdanek, przytrzymywania przez bardzo dużo godzin, złych warunków, obrażania, cokolwiek. I na koniec my składamy zażalenie na to zatrzymanie do sądu i sąd ostatecznie stwierdza, że na przykład to zatrzymanie tak naprawdę było legalne, było zasadne, było prawidłowe i że w sumie to o co nam chodzi, przecież wszystko było spoko. To są jakieś takie trudne momenty, że w momencie, kiedy właśnie zderzamy się z tą opresją,
aparatu państwowego i potem sąd stwierdza, że jednak było okej, bo nie, zatrzymanie było legalne, bo dokonała go przecież policja, więc jak to jest definicja, jak to robi policja, to musi być legalne. Więc to są trudne momenty, wydaje mi się, zawsze, bo no też mamy poczucie, że bardzo dla tych osób, które z tym się zderzają, tracą zaufanie do państwa, tak? Jakby państwo później się kojarzy właśnie z taką sprawą, z takim wyrokiem, z takim postanowieniem. Już nie mówię w ogóle o tym, co sobie robi policja przez ostatnie kilka lat. To znaczy, wydaje mi się, że ten obraz policji, stosunek do policji jest bardzo coraz gorszy. W szczególności jakby strajk kobiet tutaj, wydaje mi się, bardzo dużo zmienił. Tak? Kiedy też właśnie te strajki miały miejsce poza też tymi wielkimi miastami i też osoby właśnie, które zwykle, nie wiem, nie wychodziły na demonstracje, no zderzyły się z tym tak, że mogły dostać gazem po oczach nagle od policji, bo policjant sobie strzelił, bo czemu by nie strzelić. Więc to jest na pewno, że zaufanie do państwa i do służb mundurowych spada. I może tutaj po prostu kropkę postawię na razie. Ale ja się z tobą totalnie zgadzam, w sensie jak ja chodziłam na manifestacje, a teraz właśnie ty wspomniałeś Podlasie, jeżdżę na Podlasie, to takie mam wrażenie, że nie boję się niczego poza służbami mundurowymi, w sensie widok policjanta wywołuje we mnie więcej stresu niż widok kogokolwiek innego, kto mógłby realnie stanowić zagrożenie, więc faktycznie tak, nie chcę teraz robić takiego dużego wywodu na temat służb mundurowych, ale no jednak no, od czasów milicji policja długo pracowała na to, żeby odzyskać twarz i zaufanie wśród obywateli i mam wrażenie, że w ostatnich latach to niestety konsekwentnie jest niszczone. No przynajmniej to jest takie moje wrażenie. Nadia, chcesz coś dodać? No właśnie szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy bym się zgodziła. Znaczy wydaje mi się jakoś, że wchodzimy w bardzo taką narrację, że było super, po czym przyszedł PiS i jakby jest jasna linia, od której wszystko zaczęło się robić źle. No a jakby to nie jest moim zdaniem takie proste. Wydaje mi się, że do przykładu jakieś nadużywania brutalności policji też zdarzały się wcześniej. Pewnie też one może były bardziej akceptowalne, bo na przykład bardziej akceptowalne społecznie jest, nie wiem, pobicie przysłowiowego dresika zatrzymanego, nie wiem, za posiadanie marihuany, niż pobicie kogoś na demonstracji. Natomiast jakby, czy może, nie będę się kłóciła, że to się nasiliło, natomiast no jakby ja bym była ostrożna z mówieniem, że policja wcześniej była dobra, a potem zaczęła być zła. I wydaje mi się, że to jest kwestia jakichś dłuższych, w sensie, że no wcześniej też by zdarzały się zabójstwa dokonane przez policję i jakby no to nie było tak, że nie byli brutalni wcześniej. Natomiast jeśli też już jesteśmy przy jakichś absurdalnych sprawach sądowych, to myślę, że też jakby na koniec czymś, co warto wspomnieć, to no jest jakby to ciągle jak, że osoby transpłciowe muszą pozywać swoich rodziców, żeby móc zmienić dokumenty, no i to jest chyba jakby idealny przykład po prostu absurdu. I zwłaszcza to, że na przykład o ile jeszcze są spoko rodzice, to nie jest tak źle, ale rodzice mogą przychodzić do sądu i próbować udowadniać, że oni wiedzą lepiej. I takie sprawy też potrafią się ciągnąć. Jasne. Tak, ja pamiętam pierwszy raz z taką sprawą sądową zaznałam się chyba już kilkanaście lat temu i to pamiętam, że Ania Grodzka miała taką ustawę, która miała to zmienić. No niestety przez te kilkanaście lat się nic nie zmieniło i cały czas ci rodzice są pozywani. Wydaje mi się, że to w ogóle, o ile się nie mylę, było pierwsze weto Dudy. Pierwsze weto Dudy, tak. Ustawa. Dwie rzeczy, jeśli bym jeszcze mógł. Po pierwsze, jeśli się z tobą, Nadia, zgadzam w pełni, że przemoc policyjna była wcześniej. To, co chciałem powiedzieć, o co mi chodziło w tej wcześniejszej wypowiedzi, to jest o to, że wydaje mi się, że po prostu w takim odbiorze społecznym policja też traci, że to, co sama powiedziałaś, tak, że jak jakiś tam dresik został zatrzymany, czy ci źli kibole, no to przecież oni są chuliganami i tak dalej, to jest okej. Że ich tam przecież policja bije, pałuje, czy cokolwiek. W jakimś takim odbiorze, nie wiem, bardziej mediów tak zwanych liberalnych. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że te kilka ostatnich lat
bardziej pokazało, czy po prostu więcej osób się zderzyło z tym wszystkim, jakby ten odbiór społeczny się policji psuje, ale to, że ona wcześniej też była przemocowa i tak dalej, oczywiście, to nie jest tak, że przed PiS wszystko się stało złe, problemy były wcześniej, tylko że myślę, że jednak ten odbiór społeczny się zmienił, że coraz większa grupa po prostu osób gdzieś się zderzyła z tym policją, albo przynajmniej zobaczyła w mediach, a z pozywaniem rodziców, tak, rzeczywiście to jest bardzo, bardzo, bardzo straszne i tutaj też raz jeszcze jest kwestia czasu, znaczy, że po pierwsze musimy pozwać rodziców, co często jest trudne w niektórych sytuacjach, a po drugie jeszcze czekać czasem rok. Znaczy mam sprawy, nie wiem, gdzie to się udało się kilka miesięcy załatwić sprawę. Od złożenia pozwu do wyroku uzgadniającego płeć kilka miesięcy, no, ale są sprawy, które trwają kilka lat. I na przykład sądy niestety cały czas, część z nich powołuje biegłych, którzy mają sprawdzić, czy ta osoba, która chce uzgodnić płeć rzeczywiście, tam rzeczywiście jest osobą transpłciową, no i tam czasem padają straszne pytania, nie? Dopytywanie się o życie seksualne, preferencje seksualne, jakieś super inne osobiste kwestie, w ogóle nieistotne w kwestii uzgodnienia płci, więc jakby sam ten proces jest też właśnie dość upokarzający, może być przynajmniej. Moimi gośćmi byli Nadia Kłos i mecenas Artur Kula. Bardzo Wam dziękuję. Życzę sobie i Wam, żeby nam nie starczało energii do walki z tymi różnymi opresjami i niedogodnościami. Dzięki wielkie. Dzięki za zaproszenie.